W obliczu klęski negocjacji z Mikołajem 17 stycznia Chłopicki podaje się do dymisji. Kończy się dyktatura Chłopickiego. Sejm, który zebrał się już w grudniu, wtedy Sejm uchwalił powstanie za powstanie narodowe, natomiast 25 stycznia 1831 roku Sejm głosami Towarzystwa Patriotycznego i Kaliszan przegłosował akt detronizacji cara. Akt detronizacji cara Mikołaja, uchwalony przez Sejm 25 stycznia, brzmiał następująco. Najświętsze i najuroczystsze umowy o tyle są nienaruszalne, o ile wiernie są dotrzymywane przez obie strony. Długie cierpienia nasze znane są całemu światu. Przysięgą poręczone przez dwóch panujących, a pogwałcone tylekroć swobody, nawzajem naród polski od wierności wobec dzisiejszego panującego uwalniają. Wyrzeczone na koniec przez samego Mikołaja słowa, że pierwszy ze strony naszej wystrzał stanie się na zawsze hasłem zatracenia Polski, odejmują nam wszelką nadzieję sprostowania naszych krzywd. Nie zostawiają jak rozpacz szlachetną. Naród zatem polski na Sejmie zebranym oświadcza i jest niepodległym ludem i że ma prawo temu koronę polską oddać, którego godnym jej uzna, po którym z pewnością będzie się mógł spodziewać, iż mu zaprzysiężonej wiary i zaprzysiężonych swobód święcie i bez uszczerbku dochowa. Akt detronizacji cara oznaczał de facto zerwanie szansy na jakiekolwiek rozmowy z Rosjanami, dlatego konserwatyści byli przeciwni takiemu krokowi. Królestwo Polskie nie ma króla. Później konserwatyści będą próbowali skłonić do interwencji w sprawę polską Austriaków, oferując Austriakom polską koronę. Nie znaleźli tutaj w Austriakach partnera w tego typu negocjacje. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.